Cześć. Wczoraj przyszła do mnie ta oto wielka paka z firmy Cormac, zawierająca odciąg wiórów FM300S. Ten, który używałem dotychczas na warsztacie, jest po prostu za mały i dlatego musi go zastąpić nieco większy, o większym przepływie i większym podciśnieniu. To jest klasyczna konstrukcja z dwoma workami odbiorczymi i z dwoma workami filtrującymi, dlatego liczę, że spełni wszystkie moje oczekiwania. Biorę się teraz za rozpakowanie i za poskręcanie tego wszystkiego, a później opowiem Wam nieco więcej na temat tego odciągu. Odciąg mam już zmontowany, bo trochę na nim popracowałem. Zacznę może od omówienia paru parametrów technicznych, takich podstawowych, z instrukcji. Mamy tutaj tak, wydajność odsysania 3900 m sześciennych na godzinę. No, tym się zajmiemy za chwilę. Objętość worków 190 litrów, dwa worki to daje prawie 400 litrów. No to jest sporo. Jak widać, no trochę tutaj pociąłem, trochę na heblarce trochę porobiłem i niewiele się te worki napełniły. W tym poprzednim odciągu no, worek się napełniał bardzo szybko, tutaj jest trochę tylko na dnie. Także myślę, że do takiego warsztatu jak mój to spokojnie wystarczy. No jest to dosyć sporo. Średnica krótca sącego 150, no to z drugiej strony to za chwilę. Albo 3 razy 100 mm. Te 3 razy 100 mm to wynika z takiej przejściówki. Właściwie nie wiem, po co ona jest. Tu ma jeden otwór stale odkryty, a reszta są takie klapy. No, można to niby zdejmować.
Niby trzy urządzenia można równocześnie podłączyć. Jakoś nie bardzo to widzę. Tutaj na, no jest faktycznie 150, tu jest 100. No, taki wynalazek chiński. No dobra. Nie używam, nie będziemy się tym dalej zajmować. Moc silnika 2,2 kW. Silnik jest, no, fajny, podoba mi się w gruncie rzeczy, nieduży. Dosyć solidnie wygląda, że jest zrobiony, także spoko. Zasilanie trójfazowe, 3x220, 3x400 V. No, trójfazowe silniki w takich zastosowaniach warsztatowych, no, są lepsze, po prostu nie ma kondensatora, nie ma dużych prądów, 2,2 kW to jest jednak już sporo i te prądy, zwłaszcza rozruchowe, są duże, w związku z tym, no, sieć trójfazowa się tutaj o wiele lepiej sprawdza. I co jeszcze? Wymiary. 1200 na 560 na, no, prawie 2 metry. To jest ciekawa sprawa, bo tak, szerokość, no to faktycznie te 560 to by mniej więcej było. Natomiast długość 1200 producent podaje, natomiast łatwo tu zmierzyć, stąd dotąd jest, no, prawie 140, no, ponad 140, jak ten dobrze zaczepić, no, ponad 140, czyli producent się mocno tu rozmija z tym wymiarem, co w moim przypadku no, ma znaczenie, bo przygotowałem sobie miejsce na 120, a nie na 140, także mi to trochę przeszkadza. Tu chyba podstawa była zmierzona, ona ma około 120, no ale to po prostu tak wystaje, no nie wiem, coś nie tak. Waga 60 kg, 59 tu jest podane, może i tak, nie mam jak sprawdzić, nie ma dla mnie znaczenia. Tak to mniej więcej wygląda. Teraz tak, worki te filtrujące, no to są worki takie, no, no, cienkie, cieniutki to jest materiał, niestety. Może jakoś mi się to uda pokazać zaraz. Cieniutki materiał, podobno można założyć inny, w tym starym odciągu był lepszy, prawdę mówiąc, ten worek, ten jest bardzo cienki. W starym odciągu tego samego producenta miałem trochę grubszy worek. Ten inny worek można tutaj założyć, podobno grubszy, lepiej filtrujący, albo ten taki filtr okrągły z opcją czyszczenia. Dla mnie, no, prawdę mówiąc, to wystarcza, jako że tu jest pomieszczenie, w którym nie przebywam w zasadzie przy pracy tego odciągu. No, może z wyjątkiem strugarki, która jest obok, ale przede wszystkim przy pile, która generuje bardzo drobne te wióreczki, to mnie tutaj w zasadzie nie ma i nie jest to dla mnie jakimś szczególnym problemem. Worki zakłada się bardzo prosto, tu jest taka klamra, którą po prostu się otwiera i taki worek schodzi. Wystarczy go tu na tej obejmie, to tak jest opaska, zawinąć i zatrzasnąć. To jest bardzo proste, chwila, moment i gotowe. Podobnie są mocowane, w zasadzie tak samo te worki. Można dać worek taki właśnie ze szmaty, ale ja wolę te plastiki, prawdę mówiąc. Ciekawostką jest brak wtyczki. Brak wtyczki zasilającej, czyli kabel jest bez wtyczki. No, ja musiałem tutaj rozpróć przedłużacz i zrobić takie tymczasowe podłączenie na kostkę. Później założę jakąś wtyczkę, ale cały ten kabel jest chyba do wymiany. Sama sprawa wyłącznika. Tu jest tak, że jest taka klapka. I trzeba ją, to się kiwa, tu odsunąć i pod tym mamy schowany wyłącznik, czyli włączamy, wyłączamy. Jak to przykryjemy, to jest wyłączone na stałe, czyli jest zablokowany, wisi i maszyna jest włączona, to wystarczy tylko proste uderzenie
i to się wyłącza, czyli to jest po prostu od razu grzybek bezpieczeństwa. Sam silnik zamontowany tutaj jest na takiej podstawie metalowej, dosyć solidne, nie, to jest wykonane z grubej blachy. Te boki tutaj są już cieńsze, ale to nie ma żadnego znaczenia. Trochę dziwnie jest miejsce tutaj złapane, bo można było to zrobić chyba ekonomiczniej, jeśli chodzi o miejsce i dać te worki obok siebie bardziej, no ale ktoś tak wymyślił i jest. Dobra, obrócę to całą maszynę. O, maszyna jest na kółkach w ogóle, także łatwo tutaj jeździ i faktycznie manewrowanie nią nie ma tutaj żadnych problemów. O ile nie najeżdża na kabel. O, tak wygląda z drugiej strony. Ale chciałem się przyjrzeć tutaj przede wszystkim turbinie. Tu no, jest otwór oczywiście zabezpieczony przed wsadzeniem ręki. No i to faktycznie tu się za bardzo nie da wsadzić łatwo ręki. Turbina w środku jest no, solidna, to jest gruba blacha. Łopatki takie łukowate, gruba, no chyba z 1,5 mm blacha. Także nie ma obawy, że tam jak wpadnie jakiś sęk czy coś, czy kawałek drewna, to że to się rozwali. Że no, naprawdę jest tutaj to solidne, chyba najgrubsze elementy całej konstrukcji to są właśnie, najsolidniejsza, to jest ta turbina. No, nie da się ukryć, że jest to tutaj potrzebne. Dodatkowo, no, tu są takie dwa zaciski do podłączenia uziemienia. Jakby co to właśnie wiadomo, że te drobinki drewna pomieszane z powietrzem są wybuchowe, w związku z tym warto jest to jednak podłączyć, żeby na pewno było uziemione. A teraz zobaczmy sobie, jak to jest z tymi metrami sześciennymi, które ta maszyna niby ma mieć, czyli te 3900 metra sześciennego na godzinę. Włączymy to wszystko w takim razie. Słuchawki na uszy i wio. Do prądu jeszcze trzeba podłączyć. Szumu trochę robi, nie? No jak widać, te 37 metrów na sekundę to jest maksimum jakieś 2,5 metra sześciennego na godzinę. Czyli ten wymiar z instrukcji 3,9, no to jest trochę przesadzony. Tu nie udało mi się więcej wycisnąć niż te 37. Także przyjmuję, że on ma tak w praktyce jakieś właśnie 20, 2,5
metra 2500 metrów sześciennych na godzinę. No, oprócz tego, no, tu są pewne nieszczelności, przez co, jak widać, no, trochę się tego kurzu zbiera. Gdzieś tutaj przy tych niedociśnięte są dokładnie te nieszczelne te połączenia. Także na pewno tu dookoła będzie trochę kurzu. Nie spodziewałbym się, żeby droższe systemy mniej kurzyły. Ten ma jedną bardzo istotną zaletę. Kosztuje poniżej 1000 zł netto. No co dałem w takich warunkach amatorskich jak u mnie, no to jest, ma dosyć duże znaczenie. Także tyle na temat tego wyciągu. No myślę, że się sprawdzi, że tutaj nie będzie problemu. Na razie działa poprawnie. I także no, myślę, że to niezły wybór w sumie.